Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej zwołanej w charakterystycznym punkcie Wrocławia, czyli pod Pręgierzem. Tematem dzisiejszej konferencji będzie właśnie prawo pod Pręgierzem. Będziemy chcieli usłyszeć kilka słów od kandydata na prezydenta, mecenasa Jacka Wilka, jak również przyszłej pierwszej damy, pani Magdaleny Wilk, w temacie zbyt łaskawego karania złodziei, jak również w temacie prawa dotyczącego osób nieletnich. Oddaję głos w tym momencie kandydatowi na prezydenta, panu mecenasowi Jackowi Wilkowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Stoimy rzeczywiście w charakterystycznym miejscu pod Pręgierzem, tu, gdzie karało się kiedyś różnych drobnych rzezimieszków, różnych przestępców. I warto w związku z tym zastanowić się nad tym, jak to wygląda dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Otóż nasze państwo, mimo że stało się tak naprawdę państwem policyjnym, bo w bardzo dużym stopniu jesteśmy podsłuchiwani, inwigilowani, Polacy są najbardziej inwigilowanym narodem w Europie, biorąc pod uwagę liczbę podsłuchów, liczbę próśb o bilingi i tak dalej, to mimo tego wszystkiego już jesteśmy państwem, tak jak powiedziałem, właściwie policyjnym, to w pewnych aspektach nasze państwo okazuje wyjątkową pobłażliwość i wyjątkowo lekkie traktowanie. I ja tutaj chciałem się skupić w zasadzie na jednym tylko przykładzie, który jest jednak bardzo charakterystyczny, niezwykle dotkliwy dla pewnego rodzaju przedsiębiorców, a mianowicie dla właścicieli sklepów, zwłaszcza dla małych sklepów, dla sklepikarzy. Otóż chodzi właśnie o kradzieże sklepowe. Tutaj państwo nasze wykazuje wyjątkową pobłażliwość, a jest to skutkiem między innymi błędnego, nieprzemyślanego prawa, właściwie zmian w prawie. Podniesiono kwotę, od której kradzież jest traktowana jako przestępstwo, do 1/4 wartości najniższego wynagrodzenia w Polsce, to jest w tej chwili około 437 zł, co powoduje, że ogromna część takich kradzieży pozostaje no tak jakby poza, nie jest przestępstwem, nie jest traktowana jako przestępstwo. To rodzi bezkarność, to rodzi poczucie właśnie bezkarności, to powoduje, że takie osoby, tacy sprawcy, tacy złodziejaszkowie są coraz bardziej bezczelni, coraz bardziej natarczliwi, coraz bardziej uciążliwi dla tych sklepikarzy. Pozostają w poczuciu bezkarności, często wracają w to samo miejsce i to jest ogromny, ogromny problem, nad którym właśnie państwo polskie jakoś nie potrafi się pochylić. Był to wyjątkowo nieprzemyślany ruch, niewłaściwy, niepotrzebny, który przysparza wielu, wielu, wielu problemom tymże właśnie małym i średnim przedsiębiorcom. Oni się ratują jak mogą, często sobie radzą na własną rękę, na przykład wywieszając zdjęcia, tablice, portrety takichże sprawców, z czego potem mają, z tego powodu potem mają zresztą problemy, bo są często pozywani za ochronę dóbr i tak dalej. Natomiast państwo im w tym nie pomaga, dlatego postulujemy i proponujemy, aby jednak wrócić do tej kwoty niższej, do dużo niższej kwoty, od której traktuje się kradzież, aby to nie było wykroczenie, ale w pewnych określonych przypadkach właśnie powyżej kwoty, na przykład 200 zł, żeby to jednak była kradzież, żeby to było traktowane jako przestępstwo. A w przypadkach, kiedy taka osoba dokona go po raz kolejny, a zwłaszcza na szkodę tego samego podmiotu, żeby te kwoty były jeszcze niższe. Tak, aby rzeczywiście sprawca nie pozostawał w poczuciu bezkarności, aby, że tak powiem, się nie rozpędzał, nie rozbestiał w tych swoich czynach, nie działał na szkodę. Tak to właśnie powinno wyglądać. I cały problem oczywiście polega na tym, abyśmy mieli sprawny aparat ścigania, szybką, sprawną policję, sprawnie, szybko wydawane wyroki w takich sprawach, tak żeby rzeczywiście osoby poszkodowane, właśnie tego typu małych, średnich przedsiębiorców, właścicieli sklepikarzy, czyli nasz rodzimy biznes bardziej chronić. Proszę Państwa, tutaj w tym przypadku jest jeszcze bardzo często występuje problem osób nieletnich, które często się takich czynów dopuszczają i jeśli chodzi o karanie takich osób, które jest niewątpliwie potrzebne, ale powinno wyglądać inaczej niż to ma w tej chwili miejsce, chciałem na chwilę udzielić głosu specjaliści od prawa rodzinnego, tak się składa mojej żonie, adwokat Magdalenie Wilk. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jak już zostałam przedstawiona, jestem adwokatem, jestem praktykiem prawa rodzinnego, więc znam problem drobnych kradzieży z dwóch stron. Zarówno ze strony osoby poszkodowanej, ze strony sklepikarza, jak i ze sprawcy takiego przestępstwa bądź wykroczenia. O jedną kwestię chciałam powiedzieć i o jedną kwestię chciałam uczulić. Często zdarza się, że sklepikarze
odstępują od zawiadamiania organów ścigania o kradzieży na ich szkodę, dlatego, że tej kradzieży dokonał ktoś nieletni. Ten nieletni prosił, żeby nie zawiadamiać rodziców, nie powiadamiać szkoły, nie powiadamiać policji, bo będzie miał z tego tytułu tylko kłopoty. I często rzeczywiście taka osoba pokrzywdzona lituje się. Chciałam powiedzieć, że nie patrzmy na to, czy sprawca ma 13 lat, czy 15 lat, czy 18 lat. Prawo polskie przewiduje możliwość oddziaływania wychowawczego na osoby, które nie mogą jeszcze odpowiadać jak osoby dorosłe, jak osoby pod rządami kodeksu wykroczeń albo kodeksu karnego, ponieważ każdy środek oddziaływania, także przez sąd opiekuńczy, choćby po przeproszenie pokrzywdzonego, choćby naprawienie szkody, już nie mówiąc o pracach społecznych, które tak naprawdę powinny być priorytetem przy karaniu osób nieletnich, na takie osoby oddziaływuje. Więc warto mimo wszystko postarać się o wszczęcie takiego postępowania także wobec osoby nieletniej po to, żeby sąd mógł pogrozić takiej osobie palcem, że nie warto dokonywać kradzieży, bo na razie kończy się tylko na pewnego rodzaju pouczeniu, na sankcjach być może bardziej dla rodziców, jak naprawienie szkody, niż na sankcjach dla samego nieletniego. Ale w przyszłości być może zapobiegnie to, żeby ta osoba weszła na o wiele gorszą drogę, bo na drogę przestępstwa. Więc pamiętajcie Państwo, mimo wszystko każdy powinien ponieść odpowiedzialność za swój czyn, bez względu na to, czy to jest osoba nieletnia, czy to jest już osoba dorosła. Dziękuję bardzo. Jeszcze króciutko w ramach takiego podsumowania. Proszę Państwa, nie ma dużych przestępstw bez nowych przestępstw i nie ma dużych przestępców przez małych przestępców. Jak to się mówiło w mojej rodzinnej miejscowości, od rzemyczka do koniczka. Jeżeli będziemy od początku umiejętnie zwalczać i zapobiegać, karać osoby, które dokonują na początku małych przestępstw, na przykład kradzieży, także osoby nieletnie właśnie, to zapobiegniemy temu, że będą one popełniały w przyszłości większe przestępstwa i działały na jeszcze większą szkodę. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. Nie można lekceważyć, tak jak dzisiaj państwo polskie to robi, tego typu małych, drobnych czynów, bo one z czasem po prostu przerodzą się w większy problem. Małe przestępstwo zawsze poprzedza większe i odwrotnie. Większa przestępczość zawsze ma u swego źródła małe, drobne czyny. A co do karania? Przede wszystkim tak właśnie, aby sprawca odczuł to we własnej kieszeni i na własnej skórze, co do zasady konieczność wykonywania na przykład prac społecznych, odpracowania, zadośćuczynienia temu, któremu zrobiło się szkodę. I tak to właśnie powinno wyglądać. I w taki sposób, jako głowa państwa, będę starał się wpływać na polskie prawo, aby w ten sposób działało i chroniło pokrzywdzonych, w tym przypadku właśnie te osoby, o których mówiłem, małych i średnich przedsiębiorców, właścicieli sklepów przede wszystkim. Dziękuję bardzo.